Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shirovi, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Moi drodzy, problem jest taki, może nie problem, być może nawet dla sobie niektórych coś fajnego. Nie wiem, czy w niedzielę, tak to będzie niedziela, nie wiem, czy będzie Fear and Hunger. Najprawdopodobniej w ogóle będzie The Binding of Isaac niedziela i poniedziałek, niestety, a to z tego powodu, że nie mam głowy do tłumaczenia dzisiaj, naprawdę. Tak naprawdę, no, mam weekend, nagrałem to w sobotę. Chciałem się zrelaksować troszeczkę, bo no, obowiązki domowe i tak dalej, jednak mnie troszeczkę przytłoczyły. I stwierdziłem, że sobie tego Isaaczka dzisiaj zrobię taki pseudo-maraton. Dlatego myślę, że dzisiaj będzie Isaaczek, jutro będzie Isaaczek, a może i pojutrze będzie Isaaczek. Zobaczymy. Być może zrobię też wam tak, że Fear and Hunger będzie dwa albo trzy razy pod rząd. Też może maraton zrobimy. Zobaczymy. Na razie nagram Isaaca. Nie wiem, jak to wszystko zastosuję. Mało kto na Isaaca i będę grał w Isaaca. Więc standardowo random leci. Co nam tam wyjdzie? Co nam tam wyjdzie? O. Eve w ogóle jeszcze nie mamy. I co ma Eve? Eve ma Dead Bearda, z tego co pamiętam. I War of the Babylon, czyli... Czyli. Jak mamy jedno serduszko, to nasza koleżanka z automatu dostaje większe DPS-y. Deadbeard odpala się z tego, co pamiętam, bo ja naprawdę Isaaca kiedyś grałem, ale naprawdę już miałem potem wielką przerwę z 5 lat albo więcej. I Deadbeard, z tego co pamiętam, to po otrzymaniu obrażeń po prostu od nas wylatuje i atakuje najbliższego przeciwnika. Dobra, czapka speologa. Wyjawia typy sąsiednich pokoi. Może wyjawić również pokoje sekretne, super sekretne i pokoje minibossów. Spoko. Może, ale nie musi. No już wiem, że tu jest secret room. Milusio. Żeby się nie wjebać na kolce. A zaraz tak może być. Nie powiem, bo jeszcze sobie dzisiaj jedno piwko wypiłem. Dzisiaj przed sekundą wypiłem. Więc może być różnie. Można powiedzieć, że w sumie nagrywam odcinek pod wpływem. Lekkim, ale zawsze. Zobaczymy, jak tam moja celność będzie szła. Bo to też, wiecie, różnie bywa. Ale na razie powiem szczerze, że nie idzie to jakoś super źle. Naprawdę nie idzie to super źle. Kurde. Magnes na przedmioty. Okej. Zajebiste, to zostajemy z tym. Dobra, kubki. Nie obraziłbym się za Petrified Pup. Za to tym bardziej się nie obrażę. Dziękuję, przyjaciele. Dobra, dwie bombki wypadły. Na pewno Super Secret Room będzie robiony. Hello. Pilsy, dużo pilsów. Poczy. Tears down. O nie. Speed up. Tears down. I też tears down. A, to jest niewiadoma. Puberty, okej. Okay. No to jesteśmy speeda za tears downa. Lipa, mega lipa. Kluczyk. Nie było warto. Wolałbym mieć większy tears up niż inne. Myślę, że ja potrafię się wpierdzielić na różne rzeczy. Jezu, to jest okropne. Ja będę te pokoje robił pół godziny. Naprawdę. Chodźcie tu. Zamędy. Dobra. No i finorwę. No bez jajec. Przestańcie mi uciekać. Gnojki jedne. Dobra. Zresztą ten tears up to jest porażka. Czy tears up, tears down. No. A kto umarł, ten nie żyje. Tak słyszałem kiedyś. No, nie uciekaj mi, ty patafiańcu jeden, ty. Nic, niestety.
Nie wiem, na co liczę, no chyba na pigułki tylko i wyłącznie, bo na nic innego w tej chwili już. O, no i już po... Znaczy w sumie nie po Devilroomie, bo Devilroom i tak nie było, ale... No i właśnie, ten Deadbeard działa w ten sposób. No, ja sobie teraz już to wszystko pozałatwia. Dzięki, przyjaciel. Jedna monetka. Nie powiem, gdzie sobie wsadzić tą monetkę. Kurde, pas mistrza. Świetny przedmiot. Świetny. Poniekąd nie świetny, no bo jednak gra się staje cięższa dla nas. Pod tym względem. No ale jednak ten damage up, prawda? To jest coś fajnego. Opa. Hop. I hop. Bomba, dziękuję. Mega ci dziękuję za tą bombkę. Przyda się z pewnością, w szczególności, że tam widziałem chyba kamyczek z X-em gdzieś. Gdzie to było? Nie było gdzieś tu? Nie, to nie było tu. Może tu? Tutaj było. O właśnie, tylko czy to sięgnie? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy to sięgnie, ale wydawało mi się, że jeszcze gdzieś widziałem ten kamyczek z X-em. Tylko gdzie? Tu nie. Może gdzieś tu przy treasure roomie? No byłem przekonany, że gdzieś widziałem ten X. Jeszcze gdzieś. No ale najwidoczniej nie. Najwidoczniej nie. Niestety z sacrifice roomu nie wejdziemy, no bo będziemy z pół serca. A to nie jest chyba to, czego my oczekujemy, prawda? Chyba nie. Wątpię, że to trzasnęło. A jednak trzasnęło. Będziemy go bić pół godziny, naprawdę. No jeszcze więcej ich daj, pewnie. Będę cię bił godzinę teraz. Teraz dwie. Świetnie. Szczerze powiedziawszy, nawet się cieszę. Nawet się cieszę z tego, że ten Deadbeard jednak zadziałał. Bo to jest porażka. Już go teraz tyle czasu uczyłem, a co dopiero... Aj. Jak nie będzie jakiegoś tilt upa, to będzie dupa. Dobra, siedemy muchami w sumie. Deadbeard niech sobie... O, oh, shit! War of the Babylon. No i teraz będą DPS-y w końcu. Tylko jesteśmy na strzała, więc to może być szybki odcinek. To będzie szybki odcinek, ja wam to wrzucę. Nie myślcie sobie. Kurde, no przeżyliśmy. Ale pół serca, pół serca. Oj. Niedobrze. Niedobrze. Ale przynajmniej War of the Babylon nam zostało. Nawet spoko. 100% Devilrooma. Liczę na jakieś serce, niestety nie ma. Więc ja przegram. Jesteśmy na strzał. Jeszcze nie prawie zrobił bambuko. Co możesz pierdzić w tej chwili już? Ja się naprawdę tak skupiam, jak przy nie powiem czym. Oh shit. Nie wróżę sobie świetlonej przyszłości, jeżeli będą takie pokoje. Myślę, że ja nie jestem wcale odporny na takie pokoje, bo ja, jeżeli chodzi o pająki na przykład, no to często zostaję po dupie. O nie, nie uciekaj pajączek. Zrobił mnie w bambuko. Dobra, jeszcze raz. Celar jest ciężki. Celar jest ciężki. W ogóle jakieś takie dupne nam przedmioty trafiły, naprawdę. Łzy mają znacznie większy hitbox. Zimowe łzy, spoko. To jest fajne. Możemy teraz hitować sobie przez różne rzeczy. Ale Jezu, jaka jestem dupa. Że ja tak się dałem. Ale mówię, poniekąd się cieszę, bo ten tilt down naprawdę nam
No, uprzykrzył życie. Uprzykrzył nam mega życie. Tylko życie teraz nie będziemy mieć żadnych ani bombek, ani tych rzeczy. Bo troszeczkę słabe. O, wow, 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 no way. Jak CKM-ka, jak CKM-ka. No właśnie, możemy go zrobić. Bombuko, chodź, 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 Kiciuś, chodź. O, właśnie o to chodziło. Hiro w końcu użył mózgu. I to nawet prawidłowo. 3 bombki, świetnie. To było naprawdę bardzo mądre, Shiro. To było mądre. Skalpel. Co daje skalpel? Tworzy do 2 portali, między którymi możesz się przemieszczać. Możesz je zostawiać w innych pokojach. What? Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ups. Takie pokoje są naprawdę nie fair, moim zdaniem. 2 grubasów i pająk. Naprawdę, gro? Naprawdę? Dobra, chodźmy na bossa. Jestem wybuchający, ciuć mok. Akurat ten typ mopa, którego nie lubię. To jest ten typ mopa, którego naprawdę nie lubię. Czyli wyskakujący z różnych stron, mogący zrobić ci krzywdę, nawet ty o tym nie wiesz. O właśnie, na przykład w ten sposób. Ja się tak skupiam dosyć mocno. Ja sobie zdaję z tego sprawę, wierzcie mi, że się skupiam. Lecz 1 czerwone serce plus 1 do zdrowia, świetnie. Chociaż wolałbym jakiś damage up. Wolałbym damage up. Niż to zdrowe, no ale no cóż, dają to dają, nie? Na pewno będziemy chcieli dealować się z diabełkiem. Mamy sporo chyba żyćka. Diablik. Jaki ty masz hitboxy, czy hitboxy? Boże. Widzicie, no i potrafię się wysłowić. Chodziło mi o... Tears. Roll bomby. Dzięki, gro. Kurwa, dziękuję ci bardzo, gro. Jestem dumny. Jestem dumny. Czy mi się opłaca cokolwiek tutaj wyszukiwać? W teorii możemy znaleźć jeszcze Secret Room. Secret Room może być tu, może być tu. Może być tu, może być tu. Najprawdopodobniej to będzie. No właśnie. 3 monetki. 4 monetki. Nadal szału nie ma. Czy ja chcę się poświęcać? Nie chcę się poświęcać, chociaż no wtedy mielibyśmy jakieś wyjście pewnie na szatana. No ale nie tym razem. Nie tym razem. Dobra, idziemy. To procent. Tylko szkoda, że te selary się trafiają. Selary są znacznie cięższe od zwykłych. Basement, no i pod Devil Roomie dupa. Aj, no. O, to jest coś, co mnie ostatnio zabiło. To jest coś, co mnie ostatnio zabiło. A serio, nie mam DPS-a w ogóle, to jest przykre. Łóżko? To robi łóżko? Czy ja tego nie mogę wysadzić przypadkiem? Znana pigułka. Paralysis. To robi łóżko, ej. Nie wiem, co robi łóżko. Nie wiem. Napiszcie mi, co robi łóżko, bo ja naprawdę nie wiem. Ciuciu babka. Że ja przeżyłem, że ja nie dostałem obrażenia. Chyba to mnie najbardziej dziwi.
aspekcie. Rzucaj kapająków, no wiecie co? Wydawało mi się, że tu widziałem kamyczek z X-em, ale jednak nie. O nie! Kamikaze! Ja was zrobię w bambuko, chodźcie knajki, chodźcie. Ops. Dobra. No i dupa. Tyle o ile, że ptaszek się nam pokazał. Pająki chyba zostały, tak? Tak. Nie sądziłem, że ta Eve będzie taka ciężka. Nie wiem, czy to po prostu gra już teraz się zrobiła cięższa. Być może. Być może. Dobra, treasure roomu jeszcze nie znaleźliśmy. Obstawiam, że no właśnie, to jest wybuchający dziad. I tak już możemy sobie obrażeń dostawać ile chcemy w teorii. O i świetnie. Stąd ten strzał spowolniającymi łzami. No lepsze to niż nic, prawda? Dobra, dużo bomb, dużo monet. Tylko tak, ogólnie jeżeli teraz chcemy wyjść do sklepu, no to zostaje nam tylko jedna monetka. Jedna, przepraszam, nie monetka, tylko jeden klucz. Odpornik. Nawet jestem skłonny chyba kupić to serce, ale to już nie na tym piętrze. Najpierw znajdźmy treasure room. To jest podstawa. Podstawa i priorytet w danym momencie. No faktycznie działa to spowolnienie. Ty na mnie uparł dziad jeden, no. Jaki wredny. Dobra. Wszystkie już poszły w cholerę. Został jeden. Milusio. Hop, 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 hop. Dobrze, mam takiego speed upa w sumie. Pierwszy raz, kiedy się cieszę ze speed upa. O, jest treasure room. Nie pierdzieć mi tam gnojki. Dobra, siadło. Ogólnie plan jest taki, żeby się zbić ogólnie, jeżeli chodzi o kontenerki do jednego serca, żeby ten War of the Babylon cały czas działało. Teraz sobie przeczytamy, co tam jest za przedmiot. Daje łzom efekt bumerangu, świetnie. 1,5 zasięgu, fajnie. 60% dodatkowego zasięgu, fajnie. 0,6 prędkości strzałów, plus 1 wysokości lotu łez. Za darmo do JZ słodki, jak to mówią, prawda? No i one się wracają. Ale nie wszystkie się wracają. Jak wypadną, to już się nie wracają. Dobra, Sacrifice Room oczywiście. Gimpi! Świetnie. O, mi się akurat podoba. Było warto. It's suffering. Coś tam wyleciało. Coś tam wyleciało. Ja bardzo lubię dostawać obrażenia, więc dla mnie spoko. Tutaj może być też Secret Room. Może. Jak najbardziej. Może. Dzień dobry. Dwa kluczyki. No na pewno nie będę szedł tam po lewej stronie, bo to jest w ogóle bez sensu, ale tu jak najbardziej mogę spróbować. Tylko dwa klucze. Wyzeruję się. Taki z tym. Gorzej być nie będzie. O, dziękuję. Dziękuję, gro. Świetnie. Idziemy. Idziemy, bo w tej chwili idziemy na bossa. Idziemy na bossa, wracamy się, kupujemy serduszko. Teorii tu też może być. Albo tu. No i nigdzie nie było. Blighted
Orum? Chyba nie miałem okazji z tobą walczyć jeszcze. O, ty masz brimstone na dziadu. Uff. Posyłem na serce duszy. Znaczy to cię zmniejsza, zmniejszając również twój hitbox. Fajne. Here's up. Pytanie, czy oszczędzamy kasę? Czy nie oszczędzamy kasy? W sumie to serduszko tutaj za piątkę. Nie jest źle, no. Pytanie, czy to chcę? Nie wiem. Dobra, ryzyk fizyk zostawiam na następne piętro. Być może będzie tam jakiś... Znaczy, będzie jakiś fajny przedmiot. Na razie nie. Nie biorę. 100% Devil Room? 100%. Świetnie. O to chodziło. Jak dobrze pójdzie, to pójdziemy również do Sacrifice Room. Aż te piękne Tears Upy. Jakby to War of the Babylon działało, to w ogóle byłoby pięknie. To by było coś cudnego. Tu coś jest. Nie, nie ma nic. Dobra. Nie ma nic. I żałuję teraz, że tyle wywaliłem bomb. Świetnie, dzięki gro. Kurwa, teraz mi rzucają po prostu w twarz to wszystko. Wiedzą, że nie mam bombek i dlatego. Kluczy, przepraszam, nie bombek. Bombek w sumie też nie mam za dużo. Serce. Teraz mi serce dają. Tak, to mi serce nie dawało. O, jaki mały gnój. Paskudo, zostaw mnie. To jest małe gówno. Ale jakie wredne. Zdechnij. Dobra, żyje. O, kolejne serce, sobie chyba jaja robicie w tej chwili ze mnie, co? A ten pokój to w ogóle chyba pokazać mi, w jakim etapie gry jestem. Wal głową w mur. Dobra, żyje. No bez jaj, no. Ale ta gra jest wredna czasem. Gasimy. O, kolejny termokart. Pięknie. To ten koleś się niestety zdążył podpalić. Drugi się zdążył podpalić. Na szczęście ten się nie zdążył podpalić. Gra sobie ze mną leci w kulki. I to dosłownie. Patrzę, czemu w sumie te przedmioty nie lecą w moją stronę. Zapomniałem, że magnet to my mieliśmy, ale w poprzednim stage'u, w tej grze. Głupie pokoje. Głupie. Robić to nie chcę. Reportuję cię do sekretnego pokoju. Bierę. Ojejku. Pretty fly, świetnie. Speed up. Nie, świetnie. Lockdown. Cóż rzec mogę. Czasem tak bywa. Mały róg. Zaraz zobaczymy, co on daje, bo nie widzę. Nie chcę brać dziadostwa. I klucz. Szansa na wystrzelenie łzy pozwalają przyzywającą rękę bossa Big Horn. Ręka natychmiastowo zabija przeciwników nie bossów, a bossom zadaje obrażenia. Wbieganie do wrogów zada im 3,5 obrażenia. Świetnie. Masz jakiś przedmiot, prawda? Na plusie. Coś tam jest. Ale ta gra jest chamska czasem. No i co? Mam zrezygnować z bomby? Nie mam wyboru. Mini grzybek. Malejemy jeszcze bardziej. Dobra, może być.
Może być. Nadal nie widzę nigdzie Treasure Roomu. Mamy Pretty Flya. Naprawdę, gra sobie po prostu ze mnie żartuje w tej chwili. I to tak nieśmiesznie. Naprawdę sobie ze mnie żartuje i to tak bardzo nieśmiesznie. Dla mnie klucz jest, no dziękuję. Mogłem do sklepu iść. Dobra, łzy starczą. Blokują wrogie pociski. 0,16 prędkości strzału. No nie jest źle. Bomba? Nie? No to nie szkodzi. Ale fajne są te strzały. Jeden klucz. Kurde, no zaryzykowałbym. Zaryzykowałbym. Na przykład otworzyłbym którąś ze skrzynek. Na przykład tą. Jest klucz? Dobra, było Wurf, było Wurf, było totalnie Wurf. Ale się cieszę. Ale się cieszę, dobra. Fajnie. Puszczę 4 pigułki, no to już się mniej cieszę. No ale mamy rolkę. Dobra. Kumpel z pudełka, sojusznik o wyglądzie losowego dziecka z trybu kooperacji, losowy efekt West, losowy co każde piętro. Nie. The Habit. Fajne, ale nie mam przedmiotu żadnego. Jestem skłonny wziąć ta. Quater, świetnie. Więc nie jest quater, to jest piątka. Piątka to nie quater, Shiro. Ryzykujemy na tą pompkę? Ryzykujemy. O, no i zwróciła się fajnie. A przynajmniej nie kusi już. Przynajmniej już nie kusi. No dobra, jedną bomba w dupę, ale mamy klucz dodatkowy. Mamy dodatkowy kluczyk. No i możemy też tu wejść, ej. Wheel of Fortune. Średniak. Kolejne klucze. Kolejne bomby, ej, dobra, było fajne. Było fajnie, kurde, Shira, co ty gadasz? Było fajne. Tylko no, wydaje mi się, że jestem teraz za szybki. Możemy teraz do nich strzelać, jak chcemy. Nie, naprawdę spoko. Bardzo mi się to podoba. Teraz mogę iść na bossa. W końcu ten run zaczyna mieć jakieś sensowne podstawy, naprawdę. Jeszcze żeby ten Devil Room ogarnąć, to będę bardzo szczęśliwy. Będę na maksa szczęśliwy. To tu nie mieliśmy jak wejść, tu nic nie było. Tu była karta, teleportuje się na start piętra. Mega Man. Oszty w dupsko. Co to jest? I padalcu. No nie będzie. Jezu, co to są za bossy teraz dziwne? Jest! Jest! Nawet nie patrzę, co ja wziąłem. Devil Room, tak. Latanie, tak, tylko też żałuję. Dobra, ale będziemy mieć War of the Babylon chyba, bo to jedno serduszko było, prawda? Widmowe łzy i tak już mamy. Tak. Tak, i to też zadziałało, świetnie. Lubię to. I pomyśleć, że mogliśmy to zaraz stracić. Teraz jestem skłonny naprawdę. Naprawdę na maksa wziąć jednak to serduszko, które tam było. Tylko szkoda, że jednak mieliśmy tą drabinę. No, mogłem poczekać. Mogłem poczekać. Ale tylko tutaj nie było. A no to dupa. No to dupa. Jednak nie weźmiemy sobie serduszka, bo go tu nie ma fizycznie. Bo go tu fizycznie nie ma. Hmm.
To zawsze na propcie. Nawet nie wiem, co wziąłem w sumie, zaraz zobaczę. Zobaczyłem tylko, że same pozytywne. Dobra. To jest naprawdę spoko. Szybko, szybko strzelność i prędkość strzału. Ile? Kluczyk, bomba, świetnie. Ej no. Myślę, że teraz bezproblemowo możemy już iść na następne piętro, chociaż spędziliśmy tu tyle czasu już. 20 minut na tym ranie. Dużo, 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 dużo. No, dobra, teleportacja na start. Będziemy mogli wejść w sumie na Sacrifice Room. Zróbmy to w ten sposób. Użyjmy sobie tutaj tego. Damy bombkę tu. No i dwie pieczenie na jednym ogniu w sumie. Eternalek, świetnie. Dobra, na razie ten run wydaje się nawet w porządku. O dziwo. War of the Babylon robi robotę, naprawdę. To latanie to było chyba najlepsze, co mógł spotkać. Jak dla mnie osobiście. Naprawdę zmienia to całkowicie, to jest taki totalny game changer, nie? Że w jednej chwili z takiego gówna robimy się... No, oszukujmy się mocni. Jezu, to oni są twardzi. Mini Megameny, ale że tego Megamena ogarnęliśmy bez straty zdrowia, to coś pięknego. Gdy użyjesz pigułki karty, istnieje 20% czas, napiję się jej kopii. Biorę. No, slow. Może być, ale bez szału, nie? Zapomniałem. Ojej, co to było? A? Zapomniałem, że całkowicie mogę przeblokować ich pociski. Ej, miałem nadzieję na Magic Mushroom. Nie wyszło. Kolejny Eternal, świetnie. Mamy The Fool, więc wozimy. Szkoda. Myślałem, że jednak coś. 15 monet. Grid. Wolałbym co innego, ale no, jak już musimy, to musimy, nie? Żadnych skałek z X-em nie widzę. Ej, nie podałem się ten run. Ten jest bardzo przyjemny. O Jezu, coś pięknego. Coś pięknego. W końcu. W końcu fajny run. No. Co to jest? Teleport. Teleportuje cię do dowolnego losowego pokoju poza pokojem I am Error. Porusz się w kierunku, w którym chciałbyś się teleportować. Okej. No. Prawie. Prawie. 2 na 10. On się szybko ładuje. Ja nawet nie przelazłem jednego pokoju. Dałko. Tworzy jeden pick-up każdego rodzaju. Jest źle. Luis, nie wiem, co ja wziął. Kurde. Chciałem tego brać. Noż, nie widzę nic. Nic nie widzę. Dziadu, jeden. Aż no ty padalsu. Łatwy boss. No. Naprawdę jest prosty. Co to w ogóle jest? Szansa na stworzenie pająka we wrogim pokoju. To mnie interesuje. Jezu, straciłem tyle serc. Tak głupio.
Mega głupio. Range up, świetnie. Kolejny range up. Świetnie. The Moon. The Moon daje... Nie wiem. Nie wiem, totalnie. Secret Room? A i owszem. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Kolejorze! Dobra. Nie tu chciałem. Ale mnie wycofało. Ale mnie wycofało, no serio. Dobra, tutaj mamy bossa. Jest piguła. Kolejna prędkość. Nie chcę prędkości. Naprawdę, już jest za szybka dla mnie. To już jest dla mnie za szybko. W teorii może być tu secret room. Albo może być tu. Ani tu nie było. Dobra. Oli. Nie jest to ciężki boss. Wow, tylko żebym ja jeszcze uważał, co robię. Weź umrzyj. Dziękuję. Zmniejsza opóźnienie wystrzału lewego oka. Może spoko być. Dirsapik. I taki double shot w sumie co jakiś czas. Devil Room? Nie, coś ty zapomnij. Mamy jeszcze. Zapomniałem tego słowa. Arcade Room. O, o to mi chodziło. O to dokładnie mi chodziło. Dawaj. Gnoju jeden, dawaj. Amikasa. Nie jestem pewny, czy jakbym użył tego, tej maszynki, czy oddało, czy zabrało mi to w sumie najpierw czerwone serce. Od razu zjadłoby mi te niebieskie. Napiszcie mi w komentarzach w sumie, co o tym sądzicie, jak to jest. Bo wiecie, jestem no like, jeżeli chodzi o The Binding of Isaac. Dobra, mamy devsy jedynkę. Fajnie, 67% na Devil Room. To nie jest jakoś dużo. Aj kurde, szkoda, nie dopiętam tego. Dobra. Naprawdę jestem już za szybki w tej chwili, a co dopiero byłoby, jakbym wziął tamtą tabletkę. No nie, dziady się rozmnożyły. Oh no! Dobra, lecimy obojętnie gdzie. Chyba do poznanych pokoi leci też? W sumie nie wiem. Dwie bomby. Tutaj będzie rolka. Tylko co ta rolka daje? Przylosowuje i restartuje całe piętro. I restartuje całe piętro, czyli w teorii możemy mieć dwa treasure roomy. Może nie być to głupie. Z pewnością to wykorzystam. Oj! O tym nie pomyślałem, że tak może się stać. No właśnie. O tym nie pomyślałem, cholera. Ja przepaliłem dupę? Chyba tak. W sumie chyba nawet moby mnie walnęły, a tyle co ja sam wpadłem w ognisko. Dobra. Give me that. Dziękuję bardzo. No nie, nie wolno mi, prawda? Dokonuję przynajmniej. Rajny! Uciekać mi stąd gagatki. Treasure Room. Sojusznik szarżujący naprzód. Zadaje 52,5% obrażeń. 52,5 punkta obrażeń? Ej, to spoko. Biorę cię. Mały chubby. Dodatkowo łza w sumie. Ale tam obrażenia wpadły? Genialne. Bomba. Miło. Fajnie.
Ja cię mogę zabić? Mogę cię zabić. No i w końcu te obrażenia mi nie są straszne. To jeszcze nie jest koniec pokoju. Jeszcze nie chcę przelosować tego wszystkiego. Powiem więcej, ja zabiję nawet bossa i sobie przelosuję to dopiero. Dobra. Okej, fajnie, weszło. Karta. Używa twojego aktywnego przedmiotu bez używania jego ładunku. Może być ciekawe. Secret room. Co prawda nie dla nas, ale zawsze secret room. Że ty nie zginął. No jak? Kurde, faja. No, naprawdę? Naprawdę, gro? Serio? Akumulator samochodowy sprawia, że twój przedmiot aktywny aktywuje się podwójnie. Jak to ma działać? Wezmę to. Bo jestem ciekaw, jak to może zadziałać. Naprawdę jestem ciekaw. O, bo jest nienawidzone moby. Naprawdę, sprawdzę to. No nie działa podwójnie. Nie działa podwójnie, tak jak myślałem. No ale cóż. Może być, no. Nie jest źle. O! Golden Key. Za późno trochę. Trochę za późno, panie Golden Key. No nie, nie. Polecimy uciek. To jestem za szybki, ja nie kontroluję swojej postaci. Och, ale naprawdę, o dziwo, ten przedmiot jest spoko. Żeby się częściej aktywował, to było też fajnie. Kubka. Dwie kubki. Zero kubki. Jedna monetka na pocieszenie, no dobra. Kurde, bardzo lubi ten treasure room. Nie no, liczę na super secret room dzięki temu, ale... Chyba sobie mogę pomarzyć co najwyżej. Dobra. Tam gdzieś miałem to the moon. To the moon. To the moon. Tak? Teleportuję cię do sekretnego pokoju. Jestem skłonny to zużyć. Nie jestem. Tapsy. Dużo tapsów. I kolejny Pretty Fly. I jeszcze jeden Pretty Fly, tak? Kurde. Okej. Kolejny experimental pill. Co on dawał? Możecie mi przypomnieć. Zwiększa jedną losową statystykę, zmniejsza jedną inną losową. Okej. Okay. Liczę na DPS-y. Lag. I speed up. Nie. One makes you small. Nie. I am excited. I'm excited kolejne. I'm excited. Nie wiem jakie to jest przyspieszenie, ale chyba... No spore. Nie chcę tego. Bo ja już siebie nie widzę w tej chwili. Ja pierdzielę, ten hitbox jest za mały. Hitbox jak hitbox w sumie. Najgorsze jest to, że ja jestem za szybki. Dobra. O, trochę monetek padło. Naprawdę, ja tego już nie kontroluję powoli. To wcale nie jest dobre. To wcale nie jest dobre. Byłbym nawet zadowolony, gdybym ten speed up zmalał. Fajny golden key.
Znów będzie treasure room? Nie, secret. Nie jest źle. Tu mi tak tu chciałem wejść. Dobra, ostatni pokój i robimy losowanko. No i jedziemy był pusty. Znaczy, nie, jeszcze boss, przepraszam, bo tu te psy jedynki, tak? Tak. O, musi jeszcze tu nie będzie. 72% na Devil Rooma. No liczę na to. O nie, wiecie co? Naprawdę, spoko. Nie mam problemu co do tego bossa, bo on jest akurat śmieszny. O, i teraz mogę z tobą walczyć. Teraz mogę z tobą walczyć. Jest Devil Room, świetnie. Obrażenia plus 1. Świetnie, zasięg, wysokość łez. Zarąbiście. Krampus. Będzie Lamp Call. O nie! Dobra, Head of Krampus, świetnie. No, może nie Lamp of Call, ale Head of Krampus, spoko. Cztery kierunki. Może to ratować dupę. Teleport w sumie też. Biorę Krampusa. Być może to zły wybór. Nie wiem. I teraz zrobimy sobie reset pomieszczenia, bo rozumiem, że przelosowuję i restartuję całe piętro. No właśnie. Ale Krampus mi zostaje i reszta. No właśnie. No, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Ten trinket, który mamy... On jest właśnie do... O! On jest właśnie do... zwiększania szans na te... nasze pigułki. To, że będzie ich więcej. Kurde, no coś pięknego. Ej, no jestem zadowolony z tego rana. Mamy bomby. I teraz wyobraźcie sobie, że wydajecie dwa klucze i jest dupa. I'm excited, nie? Lock up! Nie ma tragedii, nawet spoko. Nawet spoko. I o to mi właśnie chodziło. Tu już mniej. Ale dobra, dwa serca, spoko. Te bomby naprawdę już w tej chwili nie mają żadnego dla mnie znaczenia. Totalnie nie mają. Fajne. Udało mi się to. Head of Krampus jest spoko. Jestem za szybki. Czyli tak, w teorii mamy nie dość, że Pretty Fly'e. Mamy dodatkowo jeszcze strzały, które nas bronią od tego wszystkiego. Kurde, jeszcze Golden Key. Coś pięknego. To, że Head of Krampus nie mamy. Żyłem. Dobra, mój znienawidzony przeciwnik. Hej, ja! I can see forever, dziękuję. Kurde. Nie, no dobra, ten challenge room był naprawdę spoko. Tylko strzelność, zasięg, wysokość lotu, tworzy 3 losowe serca. Fajnie, Mr. Tolly, lubimy cię. No i dziękuję. Pierdziuszka. Podnoszenie czerwonego serca może przemienić je w niebieskie pająki. Działa również mając pełne zdrowie, tak może konsumować serca podczas leczenia. Czy to jest trinket? Tak, to jest trinket. No tyle o ile, nie? Pająki to pająki. Dobra. Pyk. Karta, teleportuje cię do pokoju bossa. No i już wiem, co zrobimy z tą karcioszką. Doskonale wiem, co zrobimy z tą karcioszką.
Doskonale wiem, co zrobimy z tą karcioszką. Nie, pojeby. Daj tam mnie treasure room. Dotykiem zamieniasz przeciwników w kupy. Pałeczka okrężnicy. Może być. A call. A call, przepraszam, nie a call. Co ty masz z tym a call? No i jest. To już nam pięknie super secret room wpadł. Nie wiem, mogłem zamienić w pająki, ale czy ja tego potrzebuję? Tak szczerze. Chyba tak nie uzupełniają swoje zaopatrzenie, gdy tylko coś kupisz. Uzupełnione przedmioty zwiększają swoje ceny z każdym kolejnym zakupem. Poczni. Restock, może być. Tylko... Szkoda, że to nie działa. Szkoda, że to nie działa. To mi nie działa na samym początku. O! Nie wiem, jak mi się to udało przeżyć. A przynajmniej nie dosyć obrażeń, ale się udało. Jeszcze prawie wpadłem w ognisko. No ładnie. I teraz żałuję troszeczkę, że nie mamy możliwości na przykład walczenia z szatanem albo czymś innym. Kurde, to by było spoko. To by było spoko. Myślę, że byśmy dali radę nawet. Dobra. Idziemy powoli w to miejsce, gdzie chciałem iść. Czyli Sacrifice Room. Już tu jeszcze widzę, że jest jedno pomieszczenie, które możemy zwiedzić. Nieznana pigułka. Prędkość, tego nie chcę. Speed down, dziękuję. To była dobra pigułka dla mnie. To była dla mnie bardzo dobra pigułka, bym powiedział. Podwaja twoje czerwone serce, ma jedynie efekt leczący, to dupa. Nawet tego nie biorę. Na szczęście chyba nie straciłem szansę na Devil Room. Mała, bo mała, Boże, dziękuję, co za hojność. Panie Bosie, The Gate. Esa, Necropolis odblokowane. Ale niestety nie ma Devil Roomu. Jedno zdrowie, 0,7 szybkość strzelności, prędkość strzałów minus 16%, leczy dwa serca. No to co z tym leczeniem, to tak... Tylko War of the Babylon nam się zepsuło. Ciet. A czemu ja w Elite Roomie, Challenge Roomie, nie mam więcej bomby? Dziwne. To jeszcze może być. Niestety nie było, idziemy na dół. Restock tu już nie zadziałał. 72 monety, no możemy sobie płacić, o ile w tym sklepie coś będzie. Tylko 33%. Lipa. Rare. No, czuj, że to jest już bez War of the Babylon, nie? Może pod tą dużą bombę zadając 10 obrażeń. To jest zamiast Krampusa, no nie, no i rozdajcie sobie nawet. O, to nawet to rozwala, ej, świetne. To to wywaliło. Won gnaje, won. 5,25 DPS-a, to nie jest dużo, cholercia. Zbierę tego dziadostwa jest. No, bez jajec. Nie będę się z wami bawił. Tworzy żebraka. Liczę, o właśnie na to. Na to liczyłem, serio. No i git. Kolejące łzy. 4 szybkostrzelności. Gwarantuje widmowe łzy, no ale to już mamy. Wiggle wiggle. A w sobie to nie zgubię. To jest bardziej potrzebne.
To jest bardziej nam potrzebne. Kolejna bombka. Co? I szybko strzelę. Prędkość, przepraszam. No to nie dla mnie. To nie dla mnie. Judgment. Nere Judgment. Słuchaj, całą mapę plus zadaje obrażenia. To też może być spoko. To też może być spoko. Mamusia. Boże, ja to przeżyłem. No nie, spodziewałem się kolejnej. I dziadu. To 4, to trzeba pamiętać. Dobra. No było ich naprawdę dużo. Jezu, ile tych pchał wyskakuje. Co to za dziadostwo? Co to za dziadostwo? No weź. Da się co rozwalić? Pewnie się da. No, wyleccie te strzały piękne. O, właśnie. Da się, da się. Tylko po co? Nic nie da. Ole. Patałachy. Pan ja. No, ten pan ja to tak ponad 10. Wezmę tylko właśnie po to. Ty to trzymasz po 2 efekty trinkietów. Tworzę sobie trinket. No weźmiemy, no. Nienaładowany przedmiot. Aktywuję twój aktywny przedmiot po otrzymaniu obrażeń. Nie głupie. Broken Watch. Spowalnia czas lub przyspiesza co 4 pokój. To też może być spoko. Member Card. Cenę pudełeczko. Rani wszystkich wrogów w pokoju twoimi obrażeniami 2 razy plus 10. Koszt 1 moneta. To jest pay to win. Dobra. Ja bym chciał tak. To i może to? I resztę wydałbym tu. Myślę, że będzie git. I się zablokowało. Dobra. To jest spoko. Jeszcze możemy sobie oczywiście ten kamyczek rozwalić. Kluczyk plus bomba, spoko się zwróciło nam. No ja nie byłbym sobą. Chuj za serce, ale wziąłem tą monetę. Wziąłem tą monetę. Zwolnione. W sumie nie wyszło źle. Zwolniło nam tutaj pomieszczonko. Znów były 4. The Sun zadaje obrażenia. No właśnie, jeszcze nie byliśmy w treasure roomie. Człowiek nawet zapomniał przez to? Spider Baby, sojusznik ukryty w twojej głowie strzelający 4 powolnymi łzami. Może opuścić swoją głowę po otrzymaniu obrażeń. Dobra, bierzemy cię. Zawsze coś, prawda? Nie są w sumie jakieś super obrażenia, ale zawsze jakieś małe, bo małe, ale obrażenia. Czasami może nam to uratować tyłek. Tak mi się wydaje. Więcej bombek, więcej kluczy. Zwolnione wszystko. Półka, serduszka, fajnie. Gorzej jak nam bossa przyspieszy, to będzie problem. Jak to wygląda? No więc tak. Ja wejdę sobie tu. Pominam pokój.
Wejdę, bo jestem pazerna świnia i tyle w temacie. U serca to nie jest dużo. Challenge room jest zamknięty na pewno. Boss. Bo w sumie nam to nic nie dało, nie? No jesa. 0,7 szybko strzelności. Może być. Kurde, jak te pociski nawalają. Jak te pociski nawalają. UTR-1, świetnie. Tylko mam 3 serduszka, których bym się z chęcią pozbył. Wow, fart. Fart jak cholera. Farcik jak cholera. Ten szlum. Pierre. O! O ty cwaniaczku. I czy ja się pozbyłem? Tak, ja się pozbyłem tej jednej maski. Zostało serce bez maski. Tak. Fajno. Nie wiem, czy ten duszek właśnie nie dostał specjalną łzą. Kurde, no nie, tego nie chciałem brać. Tego nie chciałem brać, powiem szczerze. To z tego powodu, że no jakby nie patrzeć, może być to dla mnie problematyczne. Wkrótce. Jest tu jeszcze mamusia, właśnie. Jest tu jeszcze mamusia. Godzina, 2 materiał. W sumie macie 2 rany w jednym. Masa czerwonych serc. To jest głupio zrobiłem. Dobra, przeżył. Czemu mogę dać monetki? Takich nie potrzebuję. Może da jakiś przedmiot? Karta. The Chariot. Ta karta chyba jest mi śmiertelna przez chwilę. No i dał. Kolejne czerwone serce. No nie. No dobra. No dobra, tylko oddalam się od World of the Babylon. No właśnie. A i ryzykuję trochę, nie powiem, że nie. Tworzę żebraka. Do tego niedobrego żebraka. O nie! Nie chciałem tego! Kolejny żebrak. Kolejne monetki. No damy ci oczywiście. Postarałbyś się, tworzył automat do gier. Powiem ci więcej, ja to nawet zniszczę. Bomby. No nie, no masz jedną monetę, ale wątpię, żeby coś to dało. No właśnie. Dobra, ale nie rozmawiam cię jeszcze. Nie widzę takiej potrzeby. Zasięg większy, świetnie. Zwiększę jedną losową statystykę, zmniejszę jedną inną losową. Lag. Zmniejszona prędkość chyba ataku. No to niezbyt. No to niezbyt. O, jakby tak ta gra wyglądała, to by było przyjemnie. To by było bardzo przyjemnie nawet. Chyba aż za przyjemnie. Nie no, za łatwo by było. No naprawdę, ja nie sądziłem, że ja się tak w Isaaca wciągnę, naprawdę. Bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę, mimo iż te materiały są naprawdę bardzo długie do Isaaca. Bo wiadomo, to trzeba, no, jednak się wgrać w to, prawda? Może te rany, no, nie są krótkie. Też wam nie pokażę materiału 15 minut, gdzie umieram i tyle. To jednak naprawdę bardzo się wgrałem w tą grę. Kolejny żebrak, jest boss. Jest jedynka, jedynka udera, możemy iść. I nie ma Devil Rooma. Błagam. Two of Spades. Co mi to da? Nic.
Tworzyć losowe karty. Też nic, teleportuje się do pokoju z bossem. Samo naprawdające łzy. Magician. Poruszyłeś losowy Troll Bomb. Potrzebowałem serca, nieśmiertelność. Upa. To jest jedynie spoko. Oj, 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 niedobrze, no, niedobrze. Tego możemy rozwalić, bo tobie serduszek dawać nie będziemy. Zapomnij, przyjaciel. Kurde. Tak myślałem, że to wy. Wykończeni. Osz no, ty gnoju, ty. No nie działa nam ta dziwka Babilonu, niestety, no. Co to? No wy... Co jaja robicie? Ile was ma tu płuc po mordach? Dlatego... No właśnie, wiedziałem, że cię jeszcze nie zabiłem. Potałachu jeden, ty. Wiedziałem, że go jeszcze nie zabiłem. Dobra, możemy się wrócić na pewno po to jedno serduszko, które było tu. Zawsze to jakaś pamiątka. Zatrzymanie czasu. Też fajne. Zostało nam jeszcze pójście do Sacrifice Room i wydostanie się poprzez użycie Demon. Serduszko, mam przedmiot. Albo kartę z Devil Roomem. Wiem, że narzekam. Mega narzekam. Ale ja tak mam, no. Myślałem, że Steam Sale albo coś. To jest żebrak ten, którego jeszcze karmiliśmy. Pierd przy dotyku. No dobra. Nie jest to złe. Może inaczej. Nie jest najgorsze. Ale złe to może jest. Godzina 7. Świetnie. No godzina 20 chyba się zamkniemy. Dasz coś? Daj coś. O! Będziemy mieć 6 serduszek, świetnie. Może być, może być. Nieśmiertelność, 100, odsłanianie mapy, samotność łzy, zaczerwę serca, wyputuję się do bossa. Dobra, stan to chyba najtakie, wiecie, najbardziej istotne tutaj. Może być super secret room w sumie. No właśnie, jest. Czerwone serce. Gra mi coś sugeruje. Gra mi coś sugeruje definitywnie. Utero. Dobra. Zdechnij. Czemu nie chcesz zdechnąć? Czemu zrobiłeś swoje klony? No nie, maleć też nie chcę już. No bez jajec. Ale to było chamskie. Co się dzieje? A tu kamyczek był. Ten pająk jest mój. No bez jaj. Może częściej powinienem używać tego krampusa. No patrzcie, teraz mam kolejny stack. Ja go tak trzymam. Nie wiem po co, ale trzymam. Wiadomo, że czasem trzeba używać takich rzeczy. Tworzy kubki w ogóle. On tworzy kubeczki. Ops. Jedna psa kiełbasa. No i zaczyna się robić nieciekawie. Pod tym względem, że moi drodzy, jakby nie patrzeć, kończą nam się kontenerki. O, teleport do sekretnego pokoju. To my to już drugi. Większa wielkość pierda. Okej. Tu nic nie ma. Zróbmy to. Okej.
Pająki, świetnie. Dwie bomby za nic. Dzięki. Secret Room też świetny. No, matko bosko. No nie, proszę. Nie, nie rób mi gro tego. Idę tędy. Nie wejdę tam na pewno. Nie wejdę tam na pewno. U. Świetnie. Damage up plus luck. To jest coś ciekawego. Co prosto na Devil Room. Walnut. Szansa na drop losowego pick-upa trinketu, gdy otrzymasz obrażenia od eksplozji, zostaje po tym zniszczony. Lipa, musi być w czerwone serce walnięte. Więc nas to nie interesuje niestety. No wiedziałem, że będzie ich więcej. Ej, dostał tym przecież, halo? Milcz gnoju. Dobra, kolejny padł i ostatni. Idź o podłogę. Tutaj już będzie serduszko mamusi, prawda? Tak, bo to jest utero 2. To jest utero 2. W teorii zapewne by mi się udało zabić to serce już w tej chwili. I tak naprawdę możliwe, że tylko i wyłącznie przedłużam ten run. Ale ja tak lubię. Ja po prostu tak lubię. Zabiłem mu oko. A? Teraz jakieś pły muszą być chyba. Mega ich dużo. Lop, dobra. Coś pięknego. Nieśmiertelność rani rzutykiem przez 6 sekund. Nie. Kolejny pseudo sloth. Chyba jest nawet sloth. No, padł. Bob. Zginął łeb Boba. No bierzem. W sumie nie bierzem. Oddaj mi to. Dobra. Idziemy na bossa. Kończymy. Ranik. Godzina 13, świetnie. Dobra. Esa. IPKak i Crow Baby nam się blokowało i Devil Room na sam koniec. Ola, Miko. Idziemy. To nie koniec. Idziemy do Wombu. To jest Womb, tak? Shell, Jezu, nie Womb. Womb to jest to czerwone. Nie chciałem, wierzcie mi naprawdę, że nie chciałem. Ja tu mogę przegrać z własnej głupoty. Z własnej głupoty mogłem tutaj naprawdę dać dupy totalnie. Totalnie mogłem dać dupy pod tym względem. Ja chcę to. Speed down, spoko. Nie przeszkadza mi to. Oj, prawie naprawdę dałem dupy po całości. Nie zauważyłem, że... Że po prostu mi się... No nie. Czasem tak jest, że wam się kończy po prostu... Uwaga na czymś. I tutaj właśnie to zrobiłem i zauważyłem, że czas był przyspieszony. Świetnie. O, przynajmniej... Odzyskaliśmy po części. Ja mam chyba nadal... Nadal The Habit. Nie, Gimpiego nie miałem chyba.
Nie wiem. Nie jestem pewien. Świetnie, Shiro, bardzo mądrze. Jest serce, świetnie. Przecież w teorii tak w Seolu chyba już nie mamy Devil Roomów. Więc nie wiem, po co na to polujesz, ale... Oj, tego nie znałem, tego nie znałem, tego nie znałem. Znaję się bez bicia, tego nie znałem. Tego dałem się zrobić. Tego też nie znałem. Jakieś dziwne moby nam się teraz pojawiają. Brawo, Shiro. Dobra, ale nadal jesteśmy na plusie. Jednak te kontenerki nie były złe. Te kontenerki nie były jednak złe. Co prawda nie mamy War of the Babylon, ale... Ale nie były złe. To jest połóweczka serca jeszcze. I oczywiście ją weźmiemy. I możemy tu wejść. To jest tworzy żebraka. Judgment, świetnie. Masz coś ciekawego? Proszę. Daj coś. No to fajne, ale wolałbym przedmiot czy coś. No, dasz? Dasz? Może jedną pigułkę. Zawsze coś. Więc chyba dwie wytworzyło. Nieznana pigułka i nieznana pigułka. Pierce down. Oj, to słabe akurat. Something's wrong. Super. This... O Jezu, zapomniałem, przecież to sam od komapy odsłania. A w sumie się nic nie stało. W sumie się nic nie stało. Tutaj jest secret room. A? Nie wiem, po co tych żebraczków w ogóle zabijam, ale... Ale... Jak pozwalają, to zabijam, nie? Aha, dobrze wiedzieć, jak to działa. Dobrze wiedzieć, jak to działa. I? Też pewnie jakiś husk. Haskopodobny. Malejesz, nie chcę maleć. Rosnąć. Nie nauczę się. Nie nauczę się tego. Teraz mi serduszka dawać, a nie... Głupotki mi dajecie. Kurde faja! Dobra. Daj tam mnie serduszka, proszę. Kurde, oczy przestańcie, no umrę. Makes you small, świetnie. Przedmiot, którego nie chcę. Oh man. Jak ja się już wracam po serca, to jest tragedia. To jest naprawdę tragedia. Głupie, naprawdę głupie tracę te życie. Chyba naprawdę cały czas próbuję ten War of the Babylon załączyć. Innego wytłumaczenia nie widzę. Innego wytłumaczenia nie widzę. Starzowa. Dobra, spoko, biorę. Zaraz przypadkowo tego użyję i będzie problem. Nie ten pokój. Oj. Cztery serca. Jestem skłonny. A jak ja jestem skłonny, to już jest źle. Oby tylko nie spieprzyć tego. Klucze mam od cholery, to mi nie przeszkadza. Daj, to te serduszka. Dobra, nic się nie stało. Dobra, jedno zapasowe.
Śpijcie, śpijcie, aniołki. Tutaj może być The Rock na przykład. No, The Rock, nie The Rock. The Rock to jest ten aktor. I? Teleportuje się do pokoju diabła. Ej, to jest fajne. Mamy tak 0%. Wow, Gappy Scholar. Kontrakt z podziemi, podbija wszystkie pick-upy, brak pokoju, zrobię chciwym crit mode, okej. Okay. Lewiatan. Dobierę. Nie wiem. Jak tu będzie czarne serce gdzieś, to tak, to wezmę. Panie czarne serce. Chciałem dużo tego i teraz nie mam nic. Gapiego nie mamy, więc nam to nic nie da. Nie ma Gapiego, nie ma nic. To może być super secret. Też może być super secret. Ja nawet zainwestuję w tą maszynkę. Ona może dać nam niebieskie serduszka. No chyba nie tym razem, mimo naszego laka. Ostatni raz. Dupa, nie ma nic. Pina. Czerwone serce. Leighton. Dobra. Jest spowolnione. Ej, nie jest źle. Jest spowolnione. Jest spoko, jest spowolnione. Cieszy mnie to. Teraz jest szatan. Może być win. Znaczy będzie... No raczej win będzie. Wiecie, nie mówię, że na pewno, bo to nie doceniać przeciwnika można, ale... Lepiej nie, no ten Broken Watch nam grę zrobił. No i jeszcze się pieprzył na slowie, naprawdę? Shiro. Dobra, win. Esa! Razor. Kolejny przedmiot. Fajnie. Dobra, godzina 23. Oh god. Nie sądziłem, że nam się uda jeszcze zrobić szatana. Dobra, The Razor oczywiście jest. Razor się będzie przydawał właśnie przy naszej koleżance. Jak to u nas wygląda w tej chwili? Eve ma szatana i serce zrobione. Tak samo jak Lazarus. Fajnie, milusio. Dobra, moi drodzy, bo już przedłużam. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i filmu. Grał do Shiro i widzimy się w następnych odcinkach. Zdobań, to chyba Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.